Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Olkuskiego i miasta Olkusza i okolic z rynku Olkuskiego. Ja tu dziś prowadzę kampanię wyborczą przy stylowej na targu. Będę rozdawał swoje ulotki, rozmawiał z mieszkańcami o tym, co już wiem, ale chciałem się też dowiedzieć ich opinii na temat, co z tą Polską w przyszłości. Ale uważam, że Olkusz jest wart tego, żeby odbyła się poważna dyskusja o przyszłości Polski, o przyszłości tego powiatu, o przyszłości tego miasta. I dlatego zdecydowałem się, że 11 października, o godzinie 18 w hotelu Wiktoria na ulicy Mickiewicza zorganizuję debatę. Wszystkich serdecznie zapraszam i też do kulturalnej debaty zapraszam. Posła miejscowego, którego znam od wielu, wielu lat, posła Osucha. Mam nadzieję, że z, tej, z tego zaproszenia skorzysta. Ja płacę za salę, to moje koszty. Natomiast fajnie byłoby porozmawiać w takim dobrym stylu o tym, co z tą ziemią, co z tymi zadaniami dla mieszkańców tego powiatu i tego miasta. Zapraszam cię. Jacku do debatowania. Zaproszę również przedstawiciela Paktu Senackiego, pana Grzegorza Małodobrego, żeby się mógł przedstawić państwu, wszystkich, bez względu na poglądy. Serdecznie zapraszam, będziemy mówić o tym, co dziś boli mieszkańców Olkusza, ale to, co chcemy wspólnie osiągnąć w przyszłości dla tej ziemi. Zapraszam, poseł Irena Raś